wydaje mi się, że większość rzeczy, które dzieją się w tym mieszkaniu, są mało prawdopodobne, a my jakimś cudem je robimy. No. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Postanowiłam, że zrobię taki trochę jakby pamiętnik. Dzięki uprzejmości... Nie zdążyłam powiedzieć pełnego zdania. Nie wiem, to się wytnie. Ciastko kokosowe. Postanowiłam wam nagrać taki jakby trochę pamiętnik, coś takiego. Będę to robić raz na jakiś czas, jeżeli się to oczywiście przyjmie. Dzięki kreatywności mojej współlokatorki, która siedzi tutaj zaraz obok, ale nie chcę, żeby ją było widać i pewnie będzie to komentować wszystko na bieżąco. Postanowiłyśmy nazwać to Sarna w Wielkim Mieście, ponieważ jestem Sarną i jestem w Wielkim Mieście. Sarna w stosunkowo dużym mieście. Tak będzie się nazywała ta seria. Sarna w wiosce na prawach miejskich. Pamiętnik będę robić na podstawie mojego Instastory, także postanowiłam streścić wam dwa ostatnie miesiące mojego życia. Zacznę od tego, że byłam chora. Sephora zaprosiła mnie na event, ponieważ był unboxing nowej palety i miałam niesmarkaj challenge przez jakieś godzinę drogi i godzinę na miejscu. Wytrzymałam 15 minut. Dlaczego Ewa miała niesmarkaj challenge? Bo bała się, że jak użyję chusteczki do wysmarkania nosa, to zdejmie całą twarz. Tak, tak było. Potem była impreza halloweenowa, na którą w sumie nie planowałam iść. Usiadłyśmy sobie tak w salonie, tak na spokojnie, a zrobimy sobie jakieś tapety ładne i w ogóle coś pokombinujemy. No i pokombinowałyśmy tak bardzo, że doszłyśmy do wniosku, że no trzeba z tym wyjść do ludzi, trzeba się pokazać i pochwalić. No i zrobiłam taki kind of cosplay, pozdro dla kumatych. Impreza imprezą, ale potem trzeba było wrócić do domu i to wszystko z siebie zmyć. Biorąc pod uwagę fakt, że miałam tutaj narysowany symbol Uroborosa i niestety został on zrobiony betonem, czyli Maybellinem, tym, który wszyscy znają, zmywałam to przez 2 miesiące. Najpierw próbowałam zmyć to pod zlewem, nie wychodziło. Stwierdziłam, wejdę do wanny, zmyję to w wannie. Użyłam wszystkiego i wanna nadal jest trochę różowa. Ciąg dalszy. Postanowiłam pójść do Żabki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ja w domu bardzo często siedzę w Żyrafie. Natomiast w tym momencie stwierdziłam, że to będzie takie śmieszne, jeżeli dodam na Instastory ankietę, czy założyć na Żyrafę płaszcz, czy koc. Oczywiście wygrał koc. No to stwierdziłam, dobra, no to idę w tym kocu do tej Żabki. No i poszłam. Najpierw oczywiście spotkałam sąsiada. Normalnie nie spotykamy ludzi w tej klatce. Internet był tak zainteresowany moim pójściem do Żabki w kigurumi w kocu, że to było szerowane wielokrotnie jeszcze wszędzie, więc stwierdziłam, że ja pociągnę to dalej i jeszcze jak byłam w tej Żabce, to poprosiłam kasjerkę, żeby sobie zrobiła ze mną selfie. Więc zrobiłam sobie selfie jeszcze z kasjerką. Potem przyszedł czas na moją imprezę urodzinową, którą robiłam w remoncie. I tego pięknego dnia, kiedy wstałam rano, bo wieczorem miałam imprezę urodzinową, jeszcze chyba chciałam nawet coś upiec, nie pamiętam, nieważne. Rano zadzwoniła do mnie Magda i powiedziała, słuchaj, masz czas dzisiaj, bo nagrywamy się z Danielem, reżyserem życia i przydasz się. A ja takie, czekaj, zdążę? Zdążę? Nie zdążę. Okej, biorę. Więc tak, mogliście mnie zobaczyć na kanale Reżyser Życia. Polecam. W związku z tym, że miałam urodziny, no to oczywiście pozbierałam trochę prezentów, dostałam całkiem sporo tego. Między innymi korek, który na pierwszy rzut oka nie byłam pewna, do czego służy. Internet też nie. Nie, internet był pewien, do czego to służy. Internet wiedział, do czego to służy. Tylko nie do tego, do czego faktycznie służy. Dostałam też fascynującą lekturę. Dziennik Roxy Węgiel. Muszę nagrać w końcu recenzję tej książki. Książki? Czy to jest książka? To nie jest. Co to jest kalendarz Zeli w formie książki. Dostałam też bukiet. Jako, że mój bardzo dobry znajomy stwierdził, że wypada do dziewczyny jednak przyjść z bukietem, ale on wiedział, że ja nie lubię kwiatków, więc przyniósł mi bukiet Chupa Chupsów. Poza tym, to jest łamiący news, po 2 latach mieszkania w tym samym mieszkaniu i prawie w tym samym składzie, dorobiliśmy się pierwszej pralki. Uczcijmy to minutą ciszy. Tylko bieda, nie jesteśmy z tą pralką. Oczywiście potem pojawią się pytania, więc z góry na nie odpowiem. Praliśmy, ale praliśmy albo w wannie, no po prostu ręcznie. Praliśmy w wannie, dopóki Konrad nie złamał mopa na praniu. Tak, pranie było problematyczne, ale też mieliśmy taki jeden fascynujący moment, że postanowiliśmy wywiesić ogłoszenie, że szukamy człowieka, najlepiej sąsiada, z którym będziemy robić imprezy i przy okazji pranie. I znalazł się taki człowiek, także pozdrawiamy Łukasza, było bardzo fajnie. Nie mów tak, tak jakby umarł. Tak jak. No. Pralka dostała fascynujące imię Marzena, ponieważ spełnia nasze marzenia.
W mojej głowie to brzmiało lepiej. Wydaje mi się, że wiele rzeczy brzmi lepiej w naszej głowie, a potem no. Nie mówimy, jest przypał. I wiele lepiej wygląda. Ale skoro już się dorobiliśmy pralki, no to postanowiliśmy wybrać firanki. Które były już sztywne. Mieliśmy dwa komplety firanek, ponieważ mieliśmy komplet firanek i komplet kurzu w kształcie firanek. Skoro dorobiliśmy się już pralki i wypraliśmy te firanki, no to trzeba było je zawiesić. Tylko, że mamy stosunkowo wysokie mieszkanie, bo ma 3 metry, więc trzeba było wejść na w sumie wszystko. A że ja miałam na sobie już kigurumi, nie chciało mi się go zdejmować. Założyłam tylko buty z AliExpress, bo są wysokie. Wyszłam na ten stół i zaczęłam wieszać te firanki, więc współlokatorka wspaniałomyślnie zrobiła mi zdjęcie i oto no. Standardowo jak już tak siedzę w takim kigurumi, to zazwyczaj po prostu jak wychodzę na przykład do skrzynki na dół, to no nie przebieram się, nie zakładam nic na siebie, bo po co? Tylko po prostu wychodzę tak jak jestem. Tego pięknego dnia zrobiłam dokładnie to samo, tylko że zrobiłam sobie jeszcze kawkę. I nie bardzo chciałam się z nią rozstawać, więc ja w tym kigurumi z tą kawką poszłam sobie do skrzynki na dół. Standardowo, tak jak nigdy nie spotykam ludzi na tej klatce, tak tym razem w momencie, kiedy otwierały się drzwi, a ja jeszcze ziewałam, otworzyły się drzwi i była tam gromadka gimnazjalistów, a ja niewiele myśląc powiedziałam, tak właśnie wygląda dorosłość. Z tą kawą to wielokrotnie mam problemy, ponieważ wiecie jak to jest, wstajesz rano, tak trzeba wypić trochę chęci do życia. Więc ja w tym celu robię sobie jedną kawę, potem drugą, potem stwierdzam, że i tak nie mam sensu życia, ale wypijam trzecią. No ale wiecie jak to jest, raz jeden miałam taką sytuację na przykład, że miałam w jednej ręce kubek z kawą, w drugiej ręce miałam telefon i chciałam telefon rzucić na łóżko, a kawę odstawić na biurko. Pewnie się domyślacie, co zrobiłam. Potem były warszawskie targi fantastyki, na których oczywiście byłam. Szok i niedowierzanie. I była taka sytuacja, że tam wystawiał się bank jakiś, już nawet nie pamiętam jaki. No ale jak zobaczyłam, że mają watę cukrową i orzeszki jeszcze jakieś tam w karmelu chyba czy coś, to stwierdziłam, no kurde, no muszę iść po tę watę cukrową, nie? Ze 3 razy wcześniej w ogóle do mnie podchodzili i się pytali, czy nie chcę konta założyć, ale no oczywiście nie chciałam. Natomiast potem poszłam i stałam w tej kolejce po tę watę cukrową. No i sobie tak stoję. W końcu przychodzi moja kolej, dają mi tę watę cukrową, no i potem od razu jakiś ziomek do mnie podbija i chce mi konto zakładać. I on się pyta, przepraszam, jesteś pełnoletnia? Nie. I mnie puścił, tak po prostu. Czyli twoja morda pomaga w całym twoim życiu. W niedzielę, jak targi fantastyki się skończyły, to jeszcze wróciłam do domu. Już byłam naprawdę mega, mega zmasakrowana, ale stwierdziłam, dobra, jeszcze posiedzimy. Razem ze współlokatorką byłyśmy bardzo zmęczone i stwierdziłyśmy, że to jest świetny pomysł, żeby zacząć układać puzzle, które przedstawiają ludzi układających puzzle. Zaczęłyśmy 1 grudnia, a skończyłyśmy 2. Tak. Na dodatek skończyłyśmy to jakoś trochę przed 2 i my tak usiadłyśmy, tak popatrzyłyśmy na te puzzle i ja tak się zapytałam, i co, jesteś z siebie zadowolona? A ona nie. Ja też nie. Czy warto było szaleć, tak? Nie. Potem nadszedł czas targów w remoncie. I moja cudowna współlokatorka wpadła na genialny pomysł, że będzie tam robić żarcie. Tak, to ja. Kupiła 18 kilo ryżu. I potem ten ryż trzeba było ugotować. Gotowanie wyglądało mniej więcej tak. Potrzebowałyśmy do tego miednic, takich dużych miednic, takich na pranie. Potem, jako że oczywiście musieliśmy mieć choinkę na święta i to żywą, kochanie pojechało po choinkę i kupiło choinkę. Natomiast, jak już choinka tu przyjechała, okazało się, że nie mieści się w nasz stojak na choinkę, a że już było późno i nie mieliśmy za bardzo opcji, żeby znaleźć, szukać jakiegoś innego stojaka czy coś. Rozważaliśmy nawet zasadzenie jej w wiadrze, ale okazało się, że znajomy ma piłkę ręczną. Piłka ręczna, tak to się nazywa? Piłka ręczna. Co to było? Piłka elektryczna. Piła ręczna, elektryczna. Piła. Nie próbowaliśmy. Dobra, zobacz. Oni to widzą. Oni to widzą. Tutaj leci właśnie Instastory, wyobraźcie je sobie. Więc my wszyscy, niewiele myśląc, postanowiliśmy wychędożyć tą choinkę. To znaczy obciąć. Tak dopasować do kwadrata, żeby wlezła w ten... Najpierw zostawiliśmy ją związaną na podłodze. Po całej akcji, po tym wszystkim, co tutaj właśnie podziwiacie, znajomy, który przyjechał z tą piłką, podsumował to wszystko doskonale, że ta choinka to jest taka trochę biedna, bo najpierw leżała przez 2 dni na podłodze związana i bez wody, a potem 3 osoby ją różnęły. Oficjalnie też ogłaszam, że choinka nazywa się Angela. Potem jeszcze mieliśmy spontaniczne odwiedziny przez Arno, możecie go kojarzyć z Akademii Nyxa. No i sobie siedzieliśmy, gadaliśmy w ogóle, ale w zasadzie Arno od progu mówił, idziemy do glamu. Więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do glamu. Nie, to nawet nie było tak.
On przyszedł i ja się nastawiłam na wieczór przy soku winogronowym, a on od wejścia powiedział, idziemy do glamu, więc jeżeli jedna z trzech osób chce iść do glamu, to idziemy na kompromis, więc idziemy do glamu. No jestem w tym klubie raz na rok i za każdym razem żałuję. Ostatnim razem był koncert Gosi Andrzejewicz. Przez 15 minut myślałam, że to drag queen. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co się działo u mnie wtedy, kiedy mnie nie było za bardzo w internecie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy podoba wam się w ogóle taka forma, czy mam nagrywać więcej takich rzeczy, może z takimi historiami z mojego życia, ponieważ mi się wydają one całkiem interesujące, ale nie wiem jak wam. I możecie też dać mi znać w komentarzach, czy wy też macie jakieś śmieszne historie ze swojego życia. Ja bardzo chętnie poczytam, lubię się śmiać. Do zobaczenia.